Witam. A pomyślałem tak zrobić takie krótkie spojrzenie na temat niektórych roślin egzotycznych po tej pierwszej fali długotrwałych mrozów. No już tutaj pierwszym niech będzie jeden z eukaliptusów Guni. Mój najwyższy. No, ten egzemplarz, przynajmniej ten egzemplarz, poradził sobie no w miarę te mrozy. Liście są uszkodzone już w takich dość znacznych ilościach. To może tutaj, no nie widać może na tym sprzęcie, ale są takie już wypłowiałe niektóre. I także niektóre gałęzie są martwe, jak na przykład ta cała gałąź. Tu nawet może widać już takie kolory. No i także pod spodem już brak takiej zieleni, ale nie wszystkie, nie wszystkie. Ta z kolei powyżej jest ładna, jeszcze ma taki żywy kolor. Nie wiem, czy to się tutaj złapie tak potrzeba. O, tutaj widać. Tu jest jeszcze żywe. A widać, że niektóre sobie poradziły lepiej, niektóre gorzej. No jestem ciekaw, jak jest tam wyżej. Czy może tylko trochę pnia przetrwało, jak na razie. Czy może tylko jakieś wybrane gałęzie. No ta jest taka trochę dość skrajna może. Tutaj wiatr mocniej tutaj wiał, czy coś. No i tak z nim jest. Czyli nie poradził sobie zadowalająco. Ale jeszcze żyje. Z kolei drugi egzemplarz. No to już jest jak w tych Walking Dead. Żywy trup. Wygląda tylko na razie tak na taki bukiet suchych gałązek. A widać tu, że ewidentnie już po tych liściach, które są już, to już całkowicie takie wymarniałe. Srebrzysto się zrobiły w niektórych takich miejscach. Gałęzie wszystkie od największej do najmniejszej. O, tu już takie brązowe, brak życia. Ale głównym dowodem jest pień. Rozsadziło. A myślałem, że to takie miejsce będzie bardziej tutaj predysponowane pod eukaliptusa. No teoretycznie się nadaje, ale tu widzę, że mimo wszystko sobie nie poradził. No niestety, eukaliptus guni może i wytrzyma duże mrozy, ale przez bardzo krótki czas, a nie długotrwałe. No i to byłby koniec przynajmniej tego egzemplarza. Ale trzeci w gruncie, no po części w gruncie, bo jest w doniczce, tylko zadołowany, trochę tam od spodu odsłonięty, no poradził sobie całkiem nieźle. Mówię tutaj o eukaliptusie parvula. On jest też tutaj, widzę, przemrożony na takich odcinkach gdzieś dotąd może i na całym obszarze tutaj dookoła, ale gdzieś mniej więcej od połowy gałęzi już zaczynają się strefy, gdzie cały czas jest życie, gdzieś mniej więcej, no dajmy na to, dotąd jest żywy, a dalej już przyschnięty. No trochę i tak mimo wszystko go sponiewierało, ale jak na tak małe drzewko na wystawionym takim stanowisku dość, poradził sobie całkiem nieźle. Ten eukaliptus jest mniej odporny niż tamta reszta, ale jest bardziej odporny na długotrwały mróz, co widzę mu się tutaj przysłużyło, jeśli chodzi o w stosunku do tych eukaliptusów głównie to dość małe drzewko. No jak na razie poradził sobie lepiej w stosunku do swojej wielkości. No ale oczywiście to jest takie na razie wstępne szacowanie, a okaże się i tak wszystko na wiosnę. Jak na razie
Plusik dla eukaliptusa, parwule. No jeśli dalej będą takie temperatury, jak tu przewidują, to może pierwsze kwiaty już uświadczę w styczniu. Mówię tu na przykład o ciemierniku palmowym, który już tutaj nie może się doczekać, żeby zakwitnąć. Pierwsze tutaj już pąki, pierwsze już takie w zaawansowanej formie już. Tylko się proszą, żeby dać jeszcze trochę ciepła i może coś z tego będzie. Pomarańcza meksykańska, tak jak wspominałem chyba w którymś wcześniejszym odcinku, spodziewałem się, że szczytowe partie przemarzną. To właśnie z powodu tego, że te pędy wyrosły, dopiero dziś zaczęły od końca września, może gdzieś tak początku października, tak jakby ostatnia taka tura przyrostu właśnie w wyniku bardzo ciepłego wtedy października. No i widać, że tutaj popadało, ale reszta nie naruszona. Roślina, widzę sobie, spokojnie dało radę. No gdyby tak, mówię, tylko nie zachciało się jeszcze jednego przyrostu wypuszczać w październiku, to byłoby dobrze. Ale też widać, że nawet z tych młodych przyrostów tylko same takie końcówki już naprawdę, już najmłodsze już popadały, które jeszcze nie miały może jakieś takie już osłony czy drewna, bardziej już tutaj pod zimę, a niżej spokojnie. Ale też jaki tutaj czuć zapach właśnie, faktycznie taki trochę cytrusowy, taki coś pomiędzy drewnem a cytrusem. Także na tą chwilę radzi sobie ładnie. A do Musa Basio już wstawiłem wszystkie tutaj moje mierniki. Pierwszy tutaj pokazuje temperaturę na powierzchni liści. Jest najbardziej zbieżna z temperaturą tutaj otoczenia. To wynosi 3,2 stopnia Celsjusza. Drugi jest wewnątrz, gdzieś tak mniej więcej. No tak gdzieś na połowie, bo dotąd mi się udało się ściągnąć ręką. Sonda ma gdzieś około 5 metrów długości, ale no to przecież tyle tam już nie włożę. No ale pokazuje ładnie, że wewnątrz jest dużo wyższa temperatura. 8,9, no prawie 9 stopni. I jeszcze jeden, tak jeszcze kontrolny. Koło takiej skrajnej łodygi, skrajnego pnia bananowca, 6,5. Jest tak gdzieś mniej więcej. O, gdzieś mniej więcej w takiej odległości od krawędzi. No jest trochę mniejsza, ale też jeden tutaj z komentujących też się pytał o to, jak będą sobie radzić takie skrajne. No to zobaczymy właśnie, jak sobie będzie taki skrajny radził. No, widać, że na razie jest 6,5. Na razie to też nie ma tego jak zweryfikować, bo te mrozy, co już były, to już minęły. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie poniżej zera, choć tutaj, jak tutaj zakładałem te specyfiki, te termometry, to nie były nieuszkodzone. W ogóle nie doszedł tam mróz, więc wydaje mi się, że przy tym mrozach, które były tutaj około minus 11 stopni, no tutaj może było 2 albo 3 stopnie tutaj wewnątrz. Ale to się okaże przy następnej okazji. Pozdrawiam.